cieniu wojny na Ukrainie kończą się trzydniowe zawody w fińskim Lahti w Pucharze Świata w skokach narciarskich. No i dzisiaj byliśmy świadkami interesujących rozstrzygnięć, ponieważ po dwóch skokach konkursowych dokładnie tę samą notę uzyskało dwóch zawodników, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Norweg Halvor Egner Granerud, i oni ex aequo dzisiaj triumfowali. Drugie miejsce na podium pozostało puste. Na trzecim stanął triumfator piątkowych zawodów, Austriak Stefan Kraft. Jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, to dziś najlepiej spisał się Dawid Kubacki, który ukończył zmagania na miejscu 7. Teraz w tej serii finałowej wydaje mi się, że było ciut więcej swobody w tym. Tak dosłownie ciut i była lepsza energia po prostu z progu, przez to tutaj na dole łatwiej mi się dochodziło do lądowania i wydaje mi się, że te parę metrów chciało to dalej lecieć niż w tym poprzednim skoku. Dziś punktowało jeszcze dwóch reprezentantów Polski. 11. ukończył zawody Kamil Stoch, natomiast na 14. miejscu uplasował się Piotr Żyła. Ogólnie okej, no dzisiaj takie dwa w porządku skoki, no. Od początku sezonu tak szło jak szło. Tu już było tak ciutkę lepiej, ale też jeszcze są spore rezerwy. Chciałem po prostu skakać na tyle, ile mnie stać. Oczywiście sama rywalizacja sportowa podczas tego weekendu musiała spaść na plan dalszy wobec tych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie. Dzisiaj głównym bohaterem tutaj na skoczni był Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski udzielał wywiadów wszystkim telewizjom norweskiej, austriackiej, niemieckiej. No a to z tego powodu, z jakim przesłaniem wyszedł dzisiaj do świata, a to przesłanie było widoczne na jego nartach. Jako sportowcy nie możemy udawać, że się nic nie dzieje. Okej, lubię skakać, kocham to, co robię, ale sama rywalizacja nie dawała mi tutaj satysfakcji, bo gdzieś wisiało to nade mną, gdzieś z tyłu głowy miałem to, co się dzieje, nie potrafię się od tego odwrócić, a i też uważam, że nie powinniśmy się od tego odwracać. Kończy się przygoda ze skokami narciarskimi w Finlandii. Teraz skoczkowie za dużo czasu na odpoczynek i regenerację nie mają, bo już muszą przenieść się do pobliskiej Norwegii, gdzie czeka na nich cykl rower. I tam właśnie będą rywalizować, a już po cyklu rower Mistrzostwa Świata również w Norwegii w lotach w Vikersund.